jest to coroczne spotkanie dzieci i młodzieży grecko-katolickiej z terenów północy Polski, województwa warmińsko-mazurskiego, z dekanatu elbląskiego, dekanatu olsztyńskiego i również węgorzewskiego. Przyjeżdżają także dzieci i młodzież, całe rodziny z okolicznych miejscowości, nasi parafianie, także z Gdańska i innych miejscowości. Spotkanie ma zadanie przede wszystkim modlitewne, modlimy się, Eucharystię odprawiamy, także integracyjne, aby dzieci, młodzież, dorośli spotkali się właśnie na takim rodzinnym, wspólnym pikniku. Traktujemy to również jak Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci. Organizujemy różnego rodzaju zabawy, gry, konkurencje. Dzieci się bawią tu przez cały dzień, jest kawa, ciasto. W tym roku na spotkanie zaprosiliśmy skauting młodzieżowy ukraiński, organizację Płast, która przygotowuje grę terenową dla dzieci szkoły podstawowej. Są także obecni klerycy z duchownego seminarium w Lublinie, którzy także pomagają w organizacji tego wydarzenia. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę, już 30. sareptę. Od 30 lat, od roku 1985 spotykamy się tutaj w Cyganku właśnie na integracyjne spotkania naszej wspólnoty. W tym roku przybyło do nas ponad 500 ludzi, nazywamy ich pielgrzymami, tak, ale ludzi, którzy przyjechali przede wszystkim, żeby się spotkać. Dzieci, młodzież, całe rodziny, aby razem chwalić Pana Boga i być razem, poznawać siebie nawzajem. TV Regionalna 24.pl, TV Malbor, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.